Tragiczna śmierć gwiazdora piratów z Karaibów. Świat filmu jest w głębokiej żałobie. Właśnie przekazano tragiczne wieści ze świata kina. Nie żyje 49-letni Tamayo Perry. Był gwiazdą filmu, piraci z Karaibów, na nieznanych wodach. Aktor został odnaleziony martwy na Hawajach. Najprawdopodobniej został zaatakowany w wodzie. Nie żyje aktor znany z Piratów z Karaibów. Do amerykańskich mediów właśnie napłynęła informacja o śmierci jednego z najpopularniejszych aktorów z filmu Piraci z Karaibów na nieznanych wodach. Nie żyje 49-letni Tamajo Pery. Gwiazdor kultowej produkcji został odnaleziony martwy przez służby ratunkowe Honolulu. Okoliczności śmierci uwielbianego gwiazdora naprawdę przerażają. Aktor, znany ze swojego zamiłowania do surfowania, miał zostać odnaleziony martwy na plaży na Hawajach. Najprawdopodobniej przyczyną śmierci mógł być atak rekina. Jak przekazały służby ratunkowe z Hawajów, 49-letni surfer i ratownik mógł zostać zaatakowany przez jednego lub kilka rekinów w trakcie pływania w okolicach Gold Island, określanej również mianem Mokuawea, leżącej niedaleko Laje na Hawajach. Jego ciało miało zostać odnalezione na plaży przez przypadkowego przechodnia. Wiadomo, że aktor wybrał się 23 czerwca 2024 roku na surfowanie w tych okolicach. Miał być to jego sposób na odreagowanie i przerwę od pełnienia obowiązków ratowniczych. Przybyli na miejsce lekarze, stwierdzili jego zgon. Aktor miał zostać pogryziony więcej niż jeden raz. W związku z tym incydentem służby proszą turystów o trzymanie się z dala od wody w tym miejscu. Pojawiły się również specjalne znaki. Szef bezpieczeństwa wydał wówczas oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Kim był Tamayo Perry, aktor oprócz swojego występu w filmie Piraci z Karaibów na Nieznanych Wodach, pojawił się jeszcze w kilku popularnych produkcjach. Mogliśmy oglądać go między innymi w Aniołkach Charlie'ego Zawrotna Szybkość i Błękitnej Fali. Dodatkowo Gwiazdor ma na swoim koncie udział w wielu kampaniach reklamowych oraz serialach Lost i Hawaii F.I.V.E. Zero. Mężczyzna pracował również jako ratownik w North Shore w rodzinnych Hawajach.